kandydatów jakiejś warszawskiej. Mieliśmy już jedynkę na liście Joanny Kluzik-Rostkowską, która nie była związana z Łodzią. Później był Witold Waszczykowski, kompletna porażka. I teraz mamy profesora Klińskiego. Łodzianie się bardzo sparzyli, zwłaszcza na tej kandydaturze, znaczy na tym, na Witoldzie Waszczykowskim, który był łódzkim posłem. I w Łodzi praktycznie w ogóle się nie pokazywał. Łodzianie go nie znali, stąd... Teraz powtórzyła się radza, jest jedynką się radzą. Tam będzie mu lepiej. I to być może, ale w Łodzi się skompromitował sprawą Karakali, bo jako łódzki poseł wypowiedział się w publicznych mediach, że jeśli PiS dojdzie do władzy, przetarg na budowę śmigłowców w Łodzi, łódzkich zakładach lotniczych, zostanie unieważniony. Jest i odosobniony głos w PiS-ie na temat Karakali. No nie jest, ale jeśli to mówi polityk PiS-u ogólnopolski, to inaczej brzmi, a jeśli łódzki poseł wypowiada się o Łodzi, parafrazując, Łodzianie, zabiorę wam te miejsca pracy, to jest bardzo źle odbierane i rzeczywiście spotkało się to z ogromną krytyką. Sprawa Karakali jest tutaj przekładana stricte na miejsca pracy i na to, że to jest szansa dla Łodzi. Na miejsca pracy, na rozwój nowych technologii. Francuska firma Airbus Helicopters ma już w Łodzi takie studio badawcze razem z Politechniką Łódzką. Dla Łodzi to jest bardzo ważna, fundamentalna sprawa. A profesor Gliński, który przyjechał do Łodzi na pierwszą swoją konferencję prasową, powiedział od razu, że ten przetarg na śmigłowce to jest ściema i żeby wojskowe zakłady lotnicze zajęły się naprawianiem starego sprzętu wojskowego. To też miało bardzo negatywny odzew i myślę, że to się przełoży wszystko na wynik wyborczy. Twardy elektorat PiS-u pewnie zagłosuje na słynnego profesora Glińskiego, premiera technicznego, ale on raczej w tym kontekście jest wspominany w kontekście premiera technicznego nie raczej jako coś, co działa mu na plus. Czy ja mam złe wrażenie? Łodzi jest inaczej? Nie, może nie, ale myślę, że Łodzianie będą woleli zagłosować na kogoś z PiS-u, na przykład jeśli już to jest ich wybór, ale na jakiegoś prawdziwego Łodzianina. Nie wiem, jak to jest w innych miastach, ale w Łodzi to jest naprawdę bardzo wyczuwalne. Spadochroniarz to jest od razu nie głosujmy. Poza tym jeszcze chciałam dodać, że profesor Gliński, jak przyjeżdża do Łodzi, bierze udział w debatach, jest ostatnio aktywny, ostatnio się pojawił, bardzo krytycznie wypowiada się o Łodzi. To też tutaj bardzo... W tej debacie nie weźmie udziału, niestety. Przyjeżdża do Łodzi i mówi tak, że Piotrkowska nie żyje, że miasto jest fatalnie zarządzane, że jest bardzo rozkopane. Dobrze, my wiemy, że to miasto jest rozkopane, ale Łodzianie od 2 lat znoszą cierpliwie korki związane z remontami wielu dróg jednocześnie, zaciskają zęby i jakoś dają radę. Przyjeżdża gość z Warszawy i mówi, to miasto jest fatalne, rozkopane, no może jeszcze nie mówi, że w ruinie, ale Piotrkowska, z której Łodzianie są bardzo dumni po remoncie, okazuje się, że dla profesora Glińskiego ta ulica nie żyje. Coś jest nie tak. A czy jest ktoś z PiS-u, który to ma szansę jednak? Jak najbardziej. Myślę, że PiS weźmie więcej mandatów niż przed 4 laty. Jak Wojtu. Tylko pytanie, szanse na co? No, na wybór wiadomo, sondaże nie kłamią. PiS zrobi bardzo dobry wynik w tych wyborach. I w Łodzi pewnie też lepszy niż 4 lata temu. 4 lata temu, przypomnijmy, 3 mandaty dla PiS-u, 5 dla PO. Teraz być odwrotnie. Może nawet 4 mandaty, odwrotnie to raczej nie. Jednak Łódź jest, wydaje się, bastionem Platformy. To ze względu na to, że to miasto naprawdę się zmienia pod rządami w samorządzie, zarówno wojewódzkich rządów Platformy, jak i w mieście. To jest rewolucyjna zmiana. Natomiast kandydaci PiS wydają się źle diagnozować problemy tego miasta. Profesor Gliński, to też częściowo nie jest jego wina, że on tak źle diagnozuje sytuację w tym mieście. On też najwyraźniej ma złych doradców, którzy potrzebują mu takie rzeczy, które chyba i Łodzian jednak irytują. To miasto wcale nie umiera, ani Piotrkowska nie umiera. Wystarczyłoby raz wyjść, panie profesorze, na Piotrkowską wieczorem i zobaczyć, że ta ulica pęka w szwach. To w takim razie jeszcze proszę ponownie pytanie o tę listę PiS-u. Czy ktoś inny ciekawy na tej liście jest? Czy to są raczej takie nazwiska mniej znane? Będziecie wybierać. Co jest ważne, że... Będzie rządził, będziecie wybierać. W tym momencie ten lepiej, żeby rządził. W drugim momencie ten lepiej, żeby rządził. I tak kół. Za Panem Bogiem jachtę nie chcecie chodzić. Nie jego jachtę. Tetragram wyrzuciliście Biblię w okno do świetnika pod Pałacem Kultury. Piotr Szczukowski, mecenas, którego się przypisuje do Trybunału Konstytucyjnego, to akurat nie do rządu. Jeszcze jest Antoni Macierewicz, który w Piotrkowie startuje. Też myślę, że może być
nazwisko. Jest naukowiec z Uniwersytetu Łódzkiego, to jest doktor Żurawski Belgrajewski Przemysław, tak? Szykowany jest na wiceministra obrony narodowej bądź spraw zagranicznych. Czyli twardy elektorat znajdzie tutaj kogoś, na kogo może zagłosować. Co do list PiS-u, to było większe, co do list Platformy Obywatelskiej, to większe zamieszanie i kolejny spadek również na pierwszym miejscu. Ale myślę, że o nim porozmawiamy. Nie, na liście Platformy nie jest spadek, ponieważ jest profesor Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, to jest jedynka Platformy rzeczywiście. No ale to, że jest to kontrowersyjna kandydatura, to chyba Państwo przyznają. Nie, nie jest kontrowersyjna kandydatura. Nie zgadzam się. Wiedziałam, że Państwo się... No nie, nie polityk, nie polityk, tylko naukowiec. To może w takim razie o listach Platformy Obywatelskiej porozmawiamy tuż po informacjach Radio Tok FM. Ja przypomnę, że jesteśmy w Łodzi, w pasażu Schillera i wracamy już za kilka minut. Usłysz swojego posła. Potwierdzenie naszej wątpliwości z mojej raportu opublikowała najwyższa. Przed kostnicą w Artemowsku stała ciężarówka gruz 200. Obok koszy z zakrwawioną odzieżą. Statystyki mówią nam, że handluje się najczęściej kobietami w wieku od 20. Kiedy wydawało się, że do porozumienia dojdzie około północy, stanowiska obu stron zaczęły się roku nie będzie oznaczać, że decyzje, które nowa rada otrzymała. Zgadza się na umowę, choć jest przekonany, żeby wygrał ten proces. Tłumaczę. Godziny szczytu. Magazyn reporterów. Od poniedziałku do piątku. Po 17. Bartosz Dąbrowski, gorąco zapraszam. Reklama. Zrobić zakupy, odebrać pracę. Zapłacić rachunki. Zadzwonić do was. Posprzątać kary. Mój okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamiętnik i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Co, zatoki? Tak, znowu. Dam ci Renopure Zatoki Hot. Rozpuszczasz zaszczepkę w gorącej wodzie i gotowe. Dobre. Renopure Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok i ułatwia oddychanie. Od razu lepiej. I co bardzo ważne, składniki Renopure Zatoki Hot podnoszą odporność i pozwalają utrzymać zdrowe zatoki na długo. Suplement diety Renopure. Zdrowe zatoki na długo. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem mocy bałam się spontanicznie śmiać. Powiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny. Zniszczenie go w Armagedonie już coraz bliższe jest. Choć ludzie czczą swój posąg bestii, pokoju księcia żą. To my sławimy go z radością, on wzmacnia władzę swą. Weselcie się narody ziemi, do każdych idźmy drzwi. Wieść dobra o królestwie Bożym, niech głośno wszędzie brzmi. Już Chrystus rządzi sprawiedliwie, z miłością włada tu. Weselcie się niezwykłym Bożym, podwórz i bądźcie tu. 15. 15, 15. Życie bez końca na resztę. Załóż raj, zgodnie wszyscy tam żyją, nie mają
Śpiewaję radosną pieśń, swoje ciało w tym możesz mieć. Pewnego dnia powiesz tak, mogę bez końca żyć. Ujrzysz tam, jak dziki lew z małym dzieckiem się bawi. Boża jest brud, zniknął głód, Bóg błogosławi nas. KTFM Euro kończy ta ekstra. Minęła 12.20, Anna Draganek, zapraszam. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie Volkswagena. Chodzi o manipulowanie wskaźnikami emisji spalin w samochodach tego koncernu. Urząd sprawdzi, jak mówi Paweł Radzyński z biura prasowego UOKiK-u, czy konsumenci mogli być wprowadzani w błąd. Eksperci przeanalizują m.in. materiały reklamowe dotyczące aut z wadliwym systemem sterowania emisją spalin i spróbują ustalić, czy rzeczywisty ich poziom odbiega od wartości deklarowanych w reklamach i ofertach producenta. W trakcie tego postępowania będziemy też na bieżąco monitorować przebieg wprowadzonych przez przedsiębiorcę działań naprawczych. Istotne będzie szczególnie, czy te działania nie wpłyną niekorzystnie na koszty eksploatacji, osiągi samochodów czy emisje spalin. Volkswagen Group Polska potwierdził wprowadzenie na polski rynek około 140 tysięcy pojazdów z oprogramowaniem, które fałszowało dane o poziomie emisji spalin. Do tego tematu będziemy wracać w informacjach TOK FM. Najpóźniej 24 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu po wyborach. Posłowie złożą na nim ślubowanie poselskie. Wybrany zostanie marszałek Sejmu, a premier Ewa Kopacz złoży dymisję swojego rządu. Na razie będzie bronić go w kolejnej debacie. Tym razem z udziałem nie tylko Beaty Szydło, ale również przedstawicieli pozostałych 6 komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy w całym kraju. Początek tego telewizyjnego starcia o 20.00, wcześniej po 18.00. Zapraszamy Państwa na debatę TOK FM w Teatrze Nowym w Łodzi. To w ramach akcji Usłysz swojego posła. Łódź to przedostatni przystanek w czwartek Sejm TOK FM stanie w Warszawie. Premier Ewa Kopacz pozwała tygodnik w sieci m.in. za naruszenie jej wizerunku. Chodzi o jedną z wrześniowych okładek, na której została przedstawiona jako islamska terrorystka z podpisem Ewa Kopacz urządzi nam piekło na rozkaz Berlina. Okładka ilustrowała artykuł dotyczący uchodźców. Pozew przeciwko naczelnemu w sieci Jackowi Karnowskiemu wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie. Zażądano w nim przeprosin i wpłaty określonej kwoty na cel społeczny. Słuchasz informacji TOK FM. A na koniec napastnik Bayernu Monachium Robert Lewandowski, który znalazł się na liście 23 zawodników nominowanych do Nagrody Złotej Piłki FIFA dla najlepszego piłkarza 2015 roku. Kapitan na reprezentacji Polski wcześniej w takim gronie znalazł się już 2 lata temu. O Polaku głośno zrobiło się we wrześniu, kiedy w meczu ligowym Wolfsburgiem zdobył 5 bramek w 9 minut. Kilka dni później Lewandowski został uznany przez UEFA najlepszym zawodnikiem eliminacji Euro 2016. Dziś na południu kraju intensywne opady deszczu. Wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. W pozostałych regionach bez deszczu, ale pochmurno. Więcej słońca dziś nad samym morzem. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni w Katowicach i Kielcach, 9 we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Radomiu, 10 w Poznaniu, Trójmieście i Warszawie, do 11 stopni w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jakub Wojczak z telewizji Toja nadal są moimi gośćmi. Jesteśmy w Łodzi, w pasażu Schillera. Prowadząca się nie zmieniła, Joanna Mąkosa. Witam jeszcze raz. No i wracamy do list Platformy Obywatelskiej, o których rozmawialiśmy przed informacjami Radia TOK FM. No i tutaj zaskoczenie, czyli pierwsze miejsce Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Zaskoczenie o tyle, że Państwo, moi goście, są podzieleni co do ocenienia tej kandydatury. Także ja może zapytam najpierw Panią Wioletę Gnacikowską, czy to jest dobra kandydatura, dobre posunięcie? To się okaże dopiero po wyborach, czy to było dobre posunięcie. No na pewno po zmianie list wyborczych na pierwszym miejscu jest teraz nie polityk, tylko rektor Uniwersytetu Łódzkiego, osoba związana ze środowiskiem naukowym, specjalista od podatków, czyli w Sejmie na pewno by się bardzo przydał. A polityk Cezary Grabarczyk jest na drugim miejscu. Efekt rozbicia spółdzielni Grabarczyka i decyzji premiera Ewy Kopacz, że Grabarczyk dostaje dwójkę. Tak, i sam jestem bardzo ciekawa.
pytamy, jak to będzie wyglądało w wyborach. Czy łodzianie wolą głosować na jakąś osobowość, na naukowca, na kogoś niezwiązanego z polityką, czy jednak będą woleli poprzeć polityka, który się zajmuje budową dróg i spółdzielnią, tak jak powiedziałeś, i różnymi sprawami takimi zakulisowymi w Sejmie. Jakub Wojciech trochę inaczej ocenia tą kandydaturę. Ja z kandydaturą Włodzimierza Nygiela mam taki problem, że nie jest już tylko naukowcem, to już jest naukowiec, ukośnik, polityk. I to jest złe połączenie. Mimo że taka sytuacja ma precedensy, to w Senacie i w Sejmie są aktywni, no również rektorzy, ale to nie znaczy, że to jest dobry pomysł, że te precedensy zmieniają w jakikolwiek sposób sytuację. Bo w tym momencie głowa uczelni jest jasno zadeklarowana politycznie i przez to cała uczelnia wydaje się być upolityczniona. To jest problem. A jeżeli chodzi o Cezarego Grabarczyka, on tutaj raczej w Łodzi zawsze miał spore poparcie. On na Łodzi dosyć dużo zrobił. Czy ta afera z pozwoleniem na broń sfałszowanym jakoś wpłynęła na jego popularność tutaj? Ja bym się nie spodziewał, żeby wyborcy mu to pamiętali. Raczej pamiętają to, że kiedy był ministrem infrastruktury, to zrobił naprawdę bardzo wiele. To jest autostrada A2 ruszyła wtedy, kiedy za jego kadencji. Dworzec Fabryczny. Dworzec Fabryczny to przede wszystkim. On pewnie nie byłby tak efektowny, tak wielki, tak monumentalny, gdyby nie to, że ministrem był łodzianinem i lobbował bardzo za tym, żeby to miasto ruszyło. To jest taki impuls dla miasta. Wszyscy na to liczą. To co, on zdobędzie więcej głosów niż Włodzimierz Nygiel, rektor? Sądzę, że tak, chociaż w 2011 roku Cezary Grabarczyk nie zdobył dobrego wyniku wyborczego. Na łódzkiej liście był najlepszy wówczas Krzysztof Kwiatkowski, obecny prezes NIK-u. Drugie miejsce miał John Godson. Startowali z gorszych pozycji niż Cezary Grabarczyk, bo Cezary Grabarczyk startował z jedynki i to było ogromne rozczarowanie i w ogóle wielkie zdziwienie w Łodzi, że nasz minister infrastruktury, który naprawdę dla Łodzi zrobił dużo, jeśli chodzi o skomunikowanie miasta, odniósł taki zły wynik. Jak pani myśli, dlaczego tak się stało? Nie wiem dlaczego. Może chodziło to o tą wpadkę z budową autostrady A2 i z Chińczykami. Może dlatego, że te autostrady były wykonane tak po kawałku, nie były połączone w ogóle jakiś ring. Tak, może się oczekiwaliśmy więcej, że to wszystko szybciej powstanie. Teraz już jak czytam fora, co internauci piszą o Grabarczyku, to nawet spotkałam się z taką opinią, że Grabarczyk zrobił tyle dla Łodzi, że trzeba mu postawić pomnik. I to nie jest odosobniona opinia. Bardzo, bardzo go wszyscy chwalą. Zobaczymy, jak to się przełoży na głosy. Może po prostu łodzianie przemyśleli, mieli jakąś refleksję, że jednak był doskonałym ministrem infrastruktury, sprawiedliwości. Nie wiem, trudno mi się wypowiadać, ale jeśli chodzi o tą pracę na rzecz skomunikowania Łodzi, naprawdę bardzo dużo zrobił dla Łodzi. Teraz jeszcze jest już obiecana, no już niemalże pewna budowa drogi ekspresowej S14, która już zamknie ten ring autostradowy i będziemy dobrze skomunikowani i będą wyprowadzone tiry z centrum miasta, co jest też ważne. Jako Wojtek też by mu pomnik postawił, panu ministrowi. Na pewno nie na Piotrkowskiej, może gdzieś przy drodze właśnie, albo przy torach. W każdym razie... Strykowy. Niewykluczone. W każdym razie chyba łodzianie teraz dostrzegają jego zasługi, ponieważ one się zmaterializowały. Dworzec już widać. Te wszystkie place budów już widać. Jeżeli chodzi o Johna Godsona, o którym pani Wioletta wspominała, to on nadal kandyduje z Łodzi, tylko trochę zmienił barwy. Dwójka PSL-u. John Godson jest tu bardzo lubianym posłem. No, John Godson odbył w tej kadencji Sejmu długą pielgrzymkę, bo zaczynał jako poseł Platformy Obywatelskiej. Później założył swoją partię Polska Razem i w rezultacie wylądował w PSL-u. Jakoś do tego PSL-u nie pasuje. Ja myślę, że on też już za dużo serca nawet w kampanii. PSL twierdzi inaczej. Że pasuje? No tak było, jak go przyjmowali do partii. No sam też tłumaczył, że jego ojciec jest rolnikiem i on ma działkę, więc radio, w pewnym sensie do ludowców pasuje. Ale jakoś nie widzę jego zaangażowania w kampanię w ogóle. Jego zaangażowanie było za to w sprawy lokalne tutaj w Łodzi. On był dobry radny. Zdecydowanie. On spotykał się z ludźmi, był bardzo pracowity. Jego było wszędzie widać, zarówno na sesjach rady miejskiej, jak i po prostu na ulicach. I to nie tylko w kampanii. Ludzie wiedzieli, że mogą do niego przyjść i prosić o pomoc. To nie miało już takiej wartości, kiedy był posłem, bo to z oczywistości.
z tych względów rzadziej bywał w Łodzi, był mniej widoczny. Trochę też chyba się jednak na mieszkańców zamknął. Ale wyborcy o nim pamiętają i o tym pamiętają, że on był dobrym radnym, czy teraz, jeżeli go w kampanii nie widać, to może mu to troszeczkę zaszkodzi? Ci, którym pomógł, a tych ludzi było naprawdę dużo, to były takie drobne sprawy, załatwienie mieszkania, pomoc jakąś interwencją. Tam naprawdę do jego biura poselskiego czy biura radnego ustawiały się kolejki. Oni na pewno to pamiętają. Ale jeśli John Godson się na przykład nie dostanie do Sejmu, to uważam, że to jest jego duża szansa, żeby wrócić do samorządu i robić to, co mu wychodziło najlepiej. Za to może dostać się, no, teoretycznie, jedynka PSL-u w takim razie. Marek Działoszyński, były komendant główny policji. Nikt go tu nie zna. Pan Jakub Wojtek, prawda czy nie? Jest znany, co nieco, rzeczywiście nie jest znany szeroko, ale był też komendantem wojewódzkim policji w Łodzi i z tego może być znany. Kiedy był w Łodzi, to był znany z tego też, że walczył z dopalaczami, potem no, angażował się w sprawy bezpieczeństwa podczas euro. Znany, natomiast znany. Czy to wystarczy do wyboru? Wydaje mi się, że to nie. To było dawno. PSL nigdy nie wziął mandatu, nigdy nie wziął mandatu w Łodzi i nie wydaje mi się, żeby to miało się zmienić. A pani Wioleta, co myśli o kandydaturze pana komendanta? Trudno mi powiedzieć. W Łodzi rzeczywiście nie jest znany. Łodzianie już troszkę zapomnieli o tych czasach, kiedy pracował w Łodzi, był komendantem policji, ale bardzo, bardzo ciężko pracuje w kampanii wyborczej. W sobotę rano, od rana jeździ po rynkach, rozdaje jabłka. Także widać go, coś robi i działa też na tych terenach poza Łodzią, które należą też do okręgu wyborczego łódzkiego, czyli numer 9. Pojawia się tam w Brzezinach, w Buczku, robił jakiś piknik, także tam jest bardzo aktywny. Czyli pana komendanta widać, ale Johna Godsona nie widać, podobno. On jest w ogóle w Łodzi? Nie wiem, czy jest w Łodzi. Ja go w czasie kampanii wyborczej nie spotkałam, szczerze mówiąc. Nie dzwoniła pani ostatnio do niego, słyszałam podczas informacji, nie przyzna się pani. Dzwoniłam w czasie kampanii wyborczej troszeczkę wcześniej i się okazało, że John Godson odbiera komórkę w Kongo. Czyli to on już trochę zrezygnował chyba. Chyba, że tam też są jakieś wybory. No, tam jest elektorat. Nie, tam nie ma. Mam wrażenie, że on troszeczkę... Elektorat PSL-u w Kongo, myślę, że byłoby ciężko. Albo odpuścił, albo liczy na swoją dawną popularność i na to, że jednak ci Łodzianie go jeszcze pamiętają z dawnych czasów i oddadzą na niego głos. To nie wiem, jakie są struktury, czy są silne w Kongo struktury OSP. To jeszcze tak szybko zapytam, bo rozmawialiśmy też o tych nowych politycznych tworach, o partii Korwin, o komitecie Kukiz 15, o Nowoczesnej i uwagę tutaj należy zwrócić na Nowoczesną, tak państwo mówili. Tak, zwłaszcza na liderkę listy Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer, była radna, która wówczas była w Unii Wolności, teraz jest liderką listy Nowoczesnej, jest to doktor matematyki, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, osoba bardzo merytoryczna. Inicjatorka akcji Świecka Szkoła, z tego znana jest szerzej ogólnopolsko. Tak, Świecka Szkoła prowadzi swojego bloga, zajmuje się edukacją, ale naprawdę edukacją się zajmuje profesjonalnie, jako specjalista, jako znawca tematu. Dzisiaj wieczorem państwo posłuchacie debaty w Radiu Tok FM i naprawdę przekonacie się, że mówię prawdę. Tutaj się zgodzimy się to do tego, dlatego że już powiedziałaś naprawdę wiele, więc ja dodam tylko tyle, że przy pierwszej rozmowie w tej kampanii z panią Katarzyną Lubnauer usłyszałem o takim najprostszym postulacie dotyczącym edukacji dzieci, językowej edukacji dzieci w szkołach. I właściwie to poza szkołami. I ona na przykład postuluje, żeby kreskówki albo filmy dla dzieci nie były już puszczane z dubbingiem albo z lektorem, tylko z napisami, jak na przykład w Szwecji. Uważam, że to znakomity pomysł, dlatego że od podstaw, od najmłodszych lat możemy przyswajać sobie brzmienie tych języków i osłuchiwać się z nimi i się ich uczyć. A bardziej lokalne pomysły, które są do rozwiązania problemy, które są do rozwiązania w Łodzi z poziomu centralnego z Warszawy, to co? No to są duże projekty przede wszystkim. Wspominaliśmy o tych karakalach. No, Łódź czeka na dopięcie, na dotrzymanie słowa danego przez ten rząd co do rewitalizacji. Czyli programu narodowego rewitalizacji. Łódź liczy z tego programu na 4 miliardy złotych. Dodatkowo inwestycja, która jest niezbędna infrastrukturalnie, czyli połączenie tunelem dwóch dworców, Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska. I w ogóle kolej chyba też. Kolej jak najbardziej, czyli skrócenie czasu przejazdu z Łodzi do Warszawy. To są problemy Szpitala Matki Polki, których nie uda się rozwiązać bez pomocy rządowej.
No, to są chyba te najważniejsze. Dla Łodzi najważniejsza właściwie jest rewitalizacja. Jak się tak nieoficjalnie rozmawia z samorządowcami, z politykami, wszyscy się boją, czy przy zmianie władzy Łódź nie ucierpi właśnie na tym odcinku, jeśli chodzi o rewitalizację. To jest gigantyczne przedsięwzięcie. Nie wiem, czy byliście w okolicy u ulicy Wschodniej Włókienniczej Jaracza. Tam fragment miasta wygląda tak, jakby się właśnie wojna skończyła. Z kamienic zostali wyprowadzeni już wszyscy mieszkańcy. Jest dużo opuszczonych kamienic, to rzeczywiście po drodze w czołgu. Ale tam są całe kwartały, dlatego że tam już się zaczyna rewitalizacja, czyli gigantyczny remont. Jeśli ten proces by teraz został zatrzymany, to by była dla Łodzi wielka tragedia. I ale są też takie miejsca jak Ow, czyli już odnowione, jak w wielkich zachodnich miastach wyglądają, przynajmniej ja takie wczoraj wrażenie miałam. Ale to jest za mało, to jest za mało, to są takie perełki. A tu chodzi o strukturalną rewitalizację, która nie polega tylko na remontach kamienic, to polega na rewitalizacji społecznej, tych wyciąganiu tych ludzi z bram, ale też z bezrobocia, też z biedy strukturalnej, ona jest dziedziczona też. To jest prawdziwa szansa dla Łodzi i to się kryje pod hasłem rewitalizacja dla Łodzi. To których z kandydatów łódzkich może najbardziej w Warszawie zdziałać w tym temacie? To jest dobre pytanie, bo zdaje się, że kandydaci szczególnie nie poruszają tego tematu. To jest tak oczywiste, że mówią o tym wszyscy, ale nikt specjalnie chyba się nie przebija. Może się mylę. Pani Wioletta, nie no, Hanna Gill-Piątek z listy Zjednoczonej Lewicy idzie do wyborów pod hasłem rewitalizacji Sejmu, bo ona właśnie zajmuje się tutaj rewitalizacją społeczną, czyli tą najtrudniejszą częścią, bo wyremontować kamienice, odnowić technologicznie, jeśli się ma dużo pieniędzy, każdy to zrobi, ale pracować z tymi ludźmi od wielu lat bezrobotnymi, często z jakimiś nałogami, bardzo biednymi, żeby ich przerobić w aniołów, że tak ja mam nadzieję, poetę. Że to wszystko, co mówimy, słyszą nasi kandydaci do Sejmu i po 25 października wezmą to pod uwagę. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Wioletta Knacikowska z Gazety Wyborczej i Jakub Wojtczak z Telewizji Toja. Dziękujemy. Usłysz swojego posła. Rzecznik Kremla wyjaśnił sens niszczenia towarów. W kolizji tworzy się ogromny korek. W połączeniu ze skierowaniem do Sejmu. Sens. Tworzy się w połączeniu. Połączenie. Tak, posłuchałem o Polityka, Barbie, Drogi, Langstrom, Ekstra, Reklam. Przyjdź na Business Days do salonów Peugeot od 19 do 24 października. Tylko w tym czasie w dostępnych samochodach dodatkowe opcje wyposażenia za pół ceny. Leasing od 100% na wszystkie modele. Szczegóły w salonach Peugeot. Proszę usiąść, słucham panią. Mam skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. A stosuje pani specjalistyczny żel do higieny intymnej? A powinnam? W tym przypadku bardzo ważna jest odpowiednia higiena. Proszę zmienić swój dotychczasowy środek na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale także działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo. Iladian naprawdę pozwolił mi zapomnieć o nawracających dolegliwościach intymnych. Iladian. Higiena i ochrona przed infekcjami. Dostępny w aptekach. Nie rozstajesz się ze smartfonem? Chcesz wiedzieć więcej na temat zbliżających się wyborów parlamentarnych? Bądź na bieżąco. Pobierz na telefon aplikację Gazeta.pl Live, w której znajdziesz najświeższe sondaże, analizy, gorące newsy, wywiady oraz kampanię wyborczą od kuchni. Tu mnie ciśnie, tu się wrzyna. Mam dosyć. Raty leasingu nie muszą krępować. Na sprzęt, inwestycje doradzamy leasing swobodny w Europejskim Funduszu Leasingowym. Tu sam zmieniasz wysokość raty. Leasing swobodny. Nie krępuj się. Szczegóły na efl.pl. Ależ tu się gotuje. Ależ tu się wygrywa. Kupuj promocyjne produkty Lubelli i zdobądź 100 tysięcy złotych lub unikalne rękawice kuchenne. Szczegóły na lubella.pl. Rekin to okaz zdrowia. Olej z jego wątroby jest powszechnie cenioną substancją. Teraz możemy podwójnie cieszyć się jego wyjątkowymi właściwościami. Suplement diety Preventic Extra to kapsułki z podwójną dawką oleju z wątroby rekina z witaminami wzmacniającymi odporność. Dzięki temu Preventic Extra działa dwa razy silniej. Teraz także suplement diety Preventic Extra Plus wzbogacony czosnkiem. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności.
Chcesz znać najnowsze sondaże wyborcze i wiedzieć, co oznaczają dla Ciebie? Wejdź na onet.pl. Co chwilę znajdziesz tam nowe informacje, rozmowy i tylko u nas specjalne komentarze dziennikarzy CNN i Forbes. Dowiedz się dziś, jak będzie wyglądać jutro. Oglądaj 25 października wieczór wyborczy na żywo ze studia onet.pl. Cześć kochana, co tam? Wyprzedaży? Nie, raczej nie chodzę. Wolę kupować tak, wiesz, bardziej kameralnie. A siedzę sobie w domu na kanapie i kupuję taniej. Jak to gdzie? Na Zalando. Normalnie, wchodzisz na Zalando.pl i na dzień dobry masz nawet do 50% zniżki. Tak, na kolekcję z tego sezonu też. Usiądź wygodnie, wejdź na Zalando.pl i sprawdź sama. Wielkie wietrzenie magazynu. W październiku w sklepach Comfort wymarzony dywan kupisz nawet o 90% taniej. Poczuj powiew okazji. W Comfort dywany aż do 90% mniej. Spiesz się, zanim atrakcyjny dywan zwieje Ci sprzed nosa. Więcej na comfort.pl. Cera trądzikowa? Ja już nie mam tego problemu, bo jest suplement diety Visaxinum. Wiesz, dlaczego pomoże? Bo większa część Twojego problemu jest pod skórą, a składniki Visaxinum działają od środka. Visaxinum. Wyjdź z twarzą! Dzień dobry. Dobry. Miałem takie hasło w krzyżówce. Taka rata. Taka rata, czyli jaka? Taka rata, czyli mała, niewielka, nieznaczna, niewysoka rata. Bo i koszt kredytu jest niski. O, pasuje. To ja poproszę na nową 30-tomową encyklopedię i kilka leksykonów. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do GetInBanku i sprawdź, jak niska będzie twoja taka rata. Szczegóły w oddziałach na GetInBank.pl. GetInBank, bank twoich oszczędności. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Dochodzi 12.41. Anna Draganek, zapraszam. System informatyczny wspierający pracę komisji wyborczych przeszedł testy i zostanie użyty w trakcie niedzielnych wyborów do Sejmu i Senatu, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. PKW od razu jednak wyjaśniła, że głosy i tak będą liczone ręcznie. Ostateczne wyniki wyborów mamy poznać 27 października. Dziś ostatni dzień finału 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Późnym wieczorem jury pod przewodnictwem profesor Katarzyny Popowej-Zydroń ogłosi listę laureatów. Do finału zakwalifikowało się 10 pianistów, wśród nich Polak Szymon Nering. Na koniec jeszcze Mińsk, gdzie dziś spodziewane jest kolejne posiedzenie grupy kontaktowej do spraw kryzysu na Ukrainie. Udział w nim mają wziąć przedstawiciele OBWE, Rosji, Ukrainy i prorosyjskich separatystów. Od 1 września w Donbasie już niemal nie dochodzi do starć między oddziałami rządowymi a siłami separatystów. Trwa proces wycofywania ciężkiego uzbrojenia. Dziś na południu kraju intensywne opady deszczu, wysoko w Tatrach będzie padał śnieg, w pozostałych regionach bez deszczu, ale pochmurno, więcej słońca tylko nad samym morzem. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni w Katowicach, 9 we Wrocławiu i Radomiu, 10 w Poznaniu, Trójmieście i Warszawie, do 11 stopni w Szczecinie. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Raport gospodarczy. Jest 12.42. Aleksandra Dziadykiewicz, dzień dobry. Zapraszam na raport gospodarczy. Euro teraz po 4 zł i 24 grosze. Za dolara płacimy 3 zł i 72 grosze. Za franka 3,92. Jeszcze funt teraz po 5 zł i 77 groszy. Giełda w Warszawie na nieznacznym minusie. WIG20 teraz traci 0,05%. Trochę inaczej już to się w ciągu dnia układało. Zaczęliśmy od minusów, potem trochę wzrostów, potem znowu minusy. No i tak ta sesja w takim właśnie ciągu przebiega. Obroty teraz w Warszawie to 240, prawie 3 miliony złotych. Z rzeczy ciekawych, o których na pewno warto powiedzieć, to Narodowy Bank Polski, który opublikował dzisiaj takie szybkie, ankietowe badanie polskich przedsiębiorstw i tego, jak przedsiębiorcy czują się i swoje biznesy w otaczającej ich sytuacji gospodarczej. Wynika z tego raportu Narodowego Banku Polskiego, że kondycja sektora przedsiębiorstw w trzecim kwartale pozostawała dobra, stabilna, chociaż rzeczywiście
się więcej nieco firmy patrzyło z takim mniejszym optymizmem niż jeszcze kilka miesięcy temu w swoją przyszłość i w tą sytuację, którą aktualnie mają. Tak czy inaczej z raportu wynika jeszcze, że na razie te chińskie problemy, chiński kryzys jeszcze specjalnie nie miał wpływu na nastroje i na to, co działo się faktycznie, czy w zamówieniach, czy w ogóle w polskich przedsiębiorstwach. I też cały czas przedsiębiorcy deklarują, że chcą zatrudniać nowe osoby, że taki jest plan, chcą zwiększać liczbę pracowników. Narodowy Bank Polski i szybkie ankiety, które dzisiaj zostały opublikowane. Jeszcze jedna informacja. Wczoraj prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, pan Mariusz Zawisza, spotkał się z szefem rosyjskiego Gazpromu, Aleksiejem Millerem. Takie informacje podał Gazprom w komunikacie, PGNiG je potwierdza. Spotkanie właściwie było zapowiadane już kilkanaście dni temu. Na pewno jest to rzecz, o której warto wspomnieć. Ja przypomnę, że PGNiG skierował do arbitrażu w Sztokholmie tę sprawę o to, ten spór toczy się właśnie w Sztokholmie o to, ile powinniśmy my jako Polska płacić Gazpromowi za gaz. W maju wniosek poszedł, ale wtedy też spółki komunikowały, że to nie wyklucza tego, że mogą prowadzić ze sobą normalne negocjacje i takie właśnie te normalne negocjacje miały się odbywać wczoraj w Moskwie. Już przypomnę także, że 4 lata temu także skierowaliśmy sprawę do Sztokholmu i wtedy zakończyło się ugodą między PGNiG-iem a Gazpromem i wniosek został wówczas z arbitrażu wycofany. Jak będzie teraz, kiedy ten finał, czy arbitraż, czy jakikolwiek inny finał będzie, no to też na razie trudno to szacować. Raport gospodarczy. A w raporcie gospodarczym zmieniamy temat, choć będziemy zaglądać się trochę do tego, co dzieje się w przedsiębiorstwach. W naszym studio Bartłomiej Smolarek, partner w EY, audytor konkursu Przedsiębiorca Roku. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No właśnie, Przedsiębiorca Roku, konkurs, którego Radio Tok FM jest patronem medialnym. Spotykamy się właściwie co roku, żeby o nim porozmawiać. Mamy już 13 edycję. I wczoraj poznaliśmy finalistów. No właśnie, co takiego świeżego, co nowego finaliści wnoszą teraz do tej edycji konkursu? Finaliści, jak finaliści. To zawsze jest kwiat tych setek przejrzanych wcześniej. Co wnoszą, co w 13 edycji zobaczyliśmy? Przede wszystkim powtórzenie chyba tego, co widzimy już od roku czy od dwóch. Mocny trend u polskich przedsiębiorców ekspansji zagranicznej. Coś, co bardzo cieszy. Oni, przedsiębiorcy, bardzo sprawnie i bardzo ambitnie rozwijają swoje biznesy w kierunku zachodnim, kupują spółki w Niemczech, w Szwajcarii, we Francji. Rosną, nie boją się, doskonale działają na rynkach dojrzałych. Zmienił się trend, który wcześniej funkcjonował trochę w ramach zachodnich inwestycji w Polsce i takiej wykupywania trochę polskich biznesu. Dzisiaj widzimy, że dojrzałe polskie biznesy z polską przedsiębiorczością, taką waleczną. Taką zadziorem naszym, z tego trochę słyniemy w sumie. My chyba jesteśmy jeszcze cały czas głodni, jak to któryś z członków komisji wspomniał wczoraj. I ten głód powoduje, że potrafimy naprawdę gdzieś tam znaleźć sobie fajny biznes, dogadać się z Niemcem, Francuzem, który może już tego biznesu prowadzić dalej, nie chce przejąć, budować, rosnąć, rozwijać, wyznaczać nowe horyzonty, a to chyba jest najważniejsze w przedsiębiorczości. Rozumiem, że tych zgłoszeń jest zawsze co roku bardzo wiele i trzeba wybrać to tą trzynastkę, która teraz jest w samym finale. I co, rozmawiacie z tymi osobami, sprawdzacie, co się dzieje w tych przedsiębiorstwach? Proces zajmuje nam ponad pół roku. Rzeczywiście zaczynamy od zbierania aplikacji, od tych przedsiębiorców, którzy chcą się sprawdzić, którzy chcą się porównać do innych, którzy chcą zostać ocenieni. Następnie musimy oczywiście sprawdzić, czy kryteria konkursowe są spełnione. To znaczy kategoria duży biznes, dla nas to biznes i usługi, kategoria nowy biznes, kategoria nowe technologie, innowacyjność. Czas się znaleźć w jednej z tych kategorii. Następnie w czasie wakacji to my jako patron konkursu jedziemy do takich przedsiębiorców i robimy tam interwiusy. Tego nie znacie. Nie tu, nie teraz. Przefam też możliwość porozmawiania z kimś przez pół dnia na temat jego biznesu, historii, pomysłów. Nigdy nie będę wiedzieć, o co chodzi. Bo to też, jak ja słucham czasami właśnie finalistów, przez nich przemawia właśnie pasja do tego, co robią. To są niesamowite osoby. Zresztą zaraz nie ma prawa, posłuchamy te wywiady. To jest absolutna przyjemność i to taka przyjemność, która napawa człowieka takim optymizmem, bo rozmowa z takimi wizjonerami, ale którzy nie boją się
się zawinąć mankietów u koszuli i te ręce pobrudzić, bo każdy z nich zaczynał gdzieś tam od pomysłu, od pierwszej nieprzespanej nocy. Następnie najwięcej złodziej i kurwie powstaje mankiety zakręcają, podbijają w ramach tej listy. Dyskutujemy, szukamy takiej troszeczkę krótszej listy. Nad tą listą pochyla się komisja, że ta makryna Mieczysławska dotarła do samego Rzymu. Punktów wyznacza sobie grupę przedsiębiorców, z którymi chce się spotkać po raz drugi. I dobrze tam sobie poczynała. Oj, bardzo dobrze, zależy od tego, jak te głosy punktowe się rozkładają, to decyzja komisji, z kim chcą się spotkać w ramach finalistów. Każdy z naszych finalistów wczoraj miał możliwość porozmawiać pół godziny z komisją. Przebieg rozmowy za każdym razem inny i ciekawy. Zazwyczaj trochę autoprezentacji, no i potem trudne pytania z komisji. Proszę sobie wyobrazić, że po drugiej stronie siedzą również przedsiębiorcy, w większości zwycięzcy tego konkursu. Więc oni doskonale wiedzą, jaka jest ta droga, jakie jest sito. Oni wiedzą wszystko, co więcej, oni wiedzą, gdzie boli. W związku z tym niektóre pytania rzeczywiście nie są pytaniami prostymi i nie zawsze prowadzą do dobrych odpowiedzi. No i na końcu to ich konkluzja, kto w tym roku. Dobrze, to za chwilę o tym, kiedy dowiemy się, kto w tym roku, 13 finalistów. W tym gronie tylko jedna kobieta. To tak jakoś się złożyło, że inne kobiety nie dały sobie rady, czy było mało zgłoszeń po prostu? To jest chyba kwestia czysto losowa. Raz jest więcej, raz jest mniej, raz kobiety wygrywają. Nie prowadzimy statystyk, które by jakby sugerowały, że te biznesy prowadzone przez panie przedsiębiorcze jakoś funkcjonują gorzej albo nie wychodzą. To myślę, że kwestia po prostu losowości. Bardzo różne branże, którymi zajmują się finaliści, którzy właśnie znaleźli się w tej trzynastce ostatecznej, z której zostanie wybrany ten jeden przedsiębiorca roku. Wspominaliśmy o tym, że to są ludzie z pasją i że mają takie właśnie parcie do tego, żeby opowiadać o tych swoich sukcesach i o tym, co robią. Proponuję, żebyśmy posłuchali wypowiedzi jednego z uczestników. Pan Paweł Przewięźlikowski z Selwity, to jest największa właściwie w Europie Środkowo-Wschodniej taka firma innowacyjna, która zajmuje się biotechnologią, między innymi o tym, czym zajmuje się firma. W przyszłym roku po raz pierwszy, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, będziemy podawali pacjentom cząsteczkę przeciwnowotworową odkrytą w naszych laboratoriach. Jeżeli zadziała, no to będzie to jeden z największych sukcesów w całej historii polskiej nauki, biologii, chemii, farmacji. Będzie to przełom dla wszystkich chorych na świecie, chorujących na ostrąbiaczkę szpikową, dlatego że od 30 lat nie pojawiła się dobra nowa terapia i to są takie cele, na których na pewno warto opracować. No właśnie, Paweł Przewięźlikowski Selwita, który mówi o tym, czym zajmuje się jego firma. Konkurs przedsiębiorca roku, no mamy 13 finalistów, a kiedy będziemy znali tego jednego przedsiębiorca roku? Mamy 13 finalistów, 12 firm, jedna firma ma dwóch przedsiębiorców i gala finałowa 26 listopada. Tym razem wyścigi konne na Służewcu. Piękna stara hala wyścigów konnych będzie gościła naszych finalistów. Tam wybierzemy zwycięzcę każdej kategorii. No i tak zwanego superzwycięzcę, czyli osobę, który będzie reprezentował Polskę w globalnym konkursie. No właśnie, bo konkurs nie jest tylko nasz, tylko jest światowy. Jeszcze się rozumiem, nie zdarzyło tak, żeby Polak wygrywał, ale może w tym roku? Nie zdarzyło nam się i też troszeczkę rozumiemy sytuację. Po pierwsze, żeby wygrać konkurs globalny, trzeba mieć naprawdę bardzo duży biznes. I tu mówimy raczej o miliardach, niestety euro albo dolarów. W związku z tym to musiał być bardzo mocny kandydat z tego kraju. Poza tym chyba trzeba mieć tak zwane story, trzeba mieć jakąś historię, trzeba mieć jakiś background. Ten biznes musi być interesujący. Każdy jest interesujący, ale są takie, przy których przychodzą ciarki po plecach. No i oprócz tego trzeba jeszcze mieć jakieś przesłanie, trzeba mieć jakąś przyszłość, trzeba mieć jakąś wizję dalej. Nasi kandydaci spisują się bardzo fajnie, wielu z nich było, myślę, że bardzo blisko. Otarło się możliwe nawet o bycie najlepszym, bo takie mieliśmy sygnały. Jeden z naszych przedsiębiorców jest również jurorem w ramach konkursu globalnego. Pan Ewald Raben z firmy Raben w zeszłym roku miał przyjemność uczestniczyć w posiedzeniach komisji globalnych. Tam naprawdę są
duzi zawodnicy. Duzi zawodnicy, duże emocje. A dlaczego warto zgłosić się? No bo zaczyna się wszystko od zgłoszenia do tego konkursu. Dlaczego warto w ogóle w tym wziąć udział? Pewnie powodów jest wiele i każdy będzie mógł znaleźć ten jeden dla siebie. Ja osobiście uznaję, że przedsiębiorczość jest pewnego rodzaju częścią gospodarki, która jest wyjątkowo mało słuchana. Nie ma dla niej konkursów, nie ma dla niej miejsca zaistnienia. A tak, tam naprawdę kreują się innowacje, tam naprawdę buduje się PKB i to taki realny, taki ciężko codziennie składany do kupy. Tam też funkcjonują biznesy rodzinne. No nie, my jesteśmy miejscem, jesteśmy forum, gdzie oni mogą dyskutować między sobą, gdzie mogą wyrażać swoje opinie i te opinie gdzieś tam nie giną w dniu codziennym. Także myślę, że dla każdego z Państwa jest to takie po prostu miejsce, gdzie przedsiębiorczość się liczy. No i też pewnie to, że można się spotkać z nawet już choćby z komisją konkursową, gdzie są naprawdę znane nazwiska i porozmawiać z takimi osobami, o swoim biznesie poszukać wspólnych, nie wiem, może pomysłów, może jakieś nowe biznesy się tam będą rodzić, kto wie, drogi mogą być różne. Wiele rzeczywiście interakcji między przedsiębiorcami obraca się w relacje biznesowe. Oni nie lubią pustki, jeżeli tylko gdzieś jest miejsce. Wiele relacji rzeczywiście funkcjonuje potem w biznesie. Rzeka przedsiębiorczości w każdym jest, skoro znalazł się w takim konkursie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pan Bartosz Smolarek, partner VY, audytor konkursu Przedsiębiorca Roku. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. A Radio Tok FM jest partnerem medialnym tego właśnie konkursu. 26 listopada, dobrze zapamiętałem? 26 listopada. 26 listopada poznamy zwycięzców i tego jedynego Przedsiębiorcę Roku 2015. Zapomniałam, który mamy rok, z wrażenia. 2015, właśnie Przedsiębiorca Roku Konkurs EY. Kończymy raport gospodarczy po informacjach, które będą o godzinie 13:00. Jakub Janiszewski i program Połączenie. Raport gospodarczy. Cała audycja do wysłuchania w aplikacji Tok FM na urządzenia mobilne. www.tokfm.pl/pobierz. Światopodgląd. O czym dyskutuje świat i co z tego jest ważne dla Polski? Przegląd prasy zagranicznej i wydarzeń pominiętych. A poza tym o kulturze, politycznie i gospodarce. Ja się pojawił od wtorku do czwartku o 15:00. A że to żarło. Reklama. A że to kandydat numer 1 większość życia spędził w garażu. Kandydat numer 2 jeździł tylko do pracy i z powrotem. A że to piją. Weekend dobrych wyborów w Peugeot od 23 do 25 października. Wybierz samochód z certyfikatem jakości Dekra, gwarancją do 2 lat, opieką asystans oraz przenośną nawigacją gratis. Peugeot używany gwarantowany. Peugeot Polska, oddział w Warszawie, ulica Radzymińska 112/114. Zapraszamy. Teraz pan doktor spada ci gardło. No tak. To się tylko tak mówi. Lizaki Natursept. Starszemu synowi szybko pomogły, ale rocznemu dziecku nie potem lizaka. Chodzi mi o nowość. Natursept gardło spray. Kto tam pracuje, kto tam je, kto korzysta. I nawilża gardło. I można go stosować u dzieci już powyżej pierwszego roku życia. Proszę spróbować. Bardzo wygodny w użyciu. I smakuje synkowi. Wyrób medyczny Natursept. To barany, które wyrzuciły Biblię do śmietnika. Królu, bo to dwa lanie miecze. Mieczy ci u nas dostatek. A nie macie wygodnych łóżek, stołów pięknych, mebli? No, my nie, ale w Metropolu są, na Jagiellońskiej. No to na Jagiellońską. Na Jagiellońską! Do Metropolu! Do Metropolu! Na światłych śmiechowych kamieniami. W królewską meble, podłogi, łóżka, lampy, wszystko do domu i mieszkania. Meble, łóżka? A, Jagiellońska 82. Na światłych śmiechowych. Co, za toki? Tak, znowu. Dam ci renopuren za toki hot. Rozpuszczasz saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O. Dobre. Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok i ułatwia oddychanie.
Od razu lepiej. I co bardzo ważne, składniki Renopuren Zatoki Hot podnoszą odporność i pozwalają utrzymać zdrowe zatoki na długo. Suplement diety Renopuren. Zdrowe zatoki na długo. W urodzinowym numerze 4 kąty. Temat numeru 27 pomysłów na miejsce do jedzenia w kuchni. Udane zakupy, czyli łóżka w dobrej cenie. Łazienka. Podpowiadamy, jak oszczędzać wodę. W cyklu urządź z nami pierwsze mieszkanie. Efektowny wystrój za grosze. Partnerem cyklu jest IKEA. W numerze ponadto konkurs urodzinowy. Do wygrania sprzęt AGD. Kupony rabatowe ze zniżką do 40%. Oraz specjalnie dla naszych czytelników. Rabat na narzuty w sieci sklepów Eurowirany. 4 kąty w kioskach od 13 października. Aha, znowu się złamał. Ciągle się rozdwajają. Te brzydkie białe plamki, szorstkie skórki, oszaleje. Paznokcie nieustannie ulegają osłabieniu, przez co mogą stać się kruche i łamliwe. Zastosuj Regenerum Regeneracyjne Serum do paznokci. Regenerum zawiera olej z orzeszków makadamia, składniki odżywcze, witaminy, a do tego rozjaśniający olejek cytrynowy. Dzięki Regenerum paznokcie odzyskują zdrowy wygląd, są mocne i naturalnie piękne, a ta topka z pędzelkiem jest genialna. Regenerum. Pełna regeneracja. Panie, jak tam spa? Jestem na mezoliftingu w Klinice Zdroju. No, i co tam u ciebie? Masaż balijski w spa na Wzgórzach Dylewskich. A teraz co porabiasz? Relaksuję się w jacuzzi w Polanicy Zdroju. A, to wie, to dobrze. Ulubieni hoteli spa doktor Irena Elis. Najlepiej cieszyć się we dwoje. Podziel się luksusem i skorzystaj z promocji. Teraz dwuosobowy pobyt w cenie jednoosobowego. Oferta dotyczy wszystkich hoteli spa doktor Irena Elis. Luksus blisko natury. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał. Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek 20 października jest 13. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec. Do bydgoskich śledczych zgłaszają się kolejni poszkodowani podczas otrzęsień na tamtejszym uniwersytecie. UOKiK stworzył specjalną stronę dla osób, które czują się oszukane przez Volkswagena. Platforma wzywa Jarosława Kaczyńskiego, by stawił się na wieczornej debacie liderów. Śledczy z Bydgoszczy poznali dziś wyniki sekcji zwłok 19-letniego studenta, drugiej ofiary tragicznych w skutkach otrzęsień na tamtejszym Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Chłopak zmarł 3 dni po imprezie w szpitalu. Na policję i do prokuratury cały czas zgłaszają się też nowe osoby poszkodowane w tej sprawie. Agnieszka Wenarska. To studenci, którzy na ogół doznali lżejszych obrażeń i nie byli hospitalizowani. Zatem liczba osób pokrzywdzonych na pewno będzie większa niż początkowo sądzono. Śledczy przesłuchują świadków i członków samorządu studenckiego, którzy organizowali imprezę, jednak na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. W szpitalu jest jeszcze jedna studentka i jej stan jest ciężki. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, Tok FM. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął się aferą Volkswagena. Wszczął postępowanie dotyczące manipulowania wskaźnikami emisji spalin w samochodach tego koncernu. Chce sprawdzić m.in., czy materiały reklamowe aut mogły wprowadzać klientów w błąd, czy zawierały one na przykład deklaracje przyjazności dla środowiska. Stąd wezwanie do producenta o przekazanie tych materiałów. Poza tym UOKiK, jak deklaruje Paweł Ratyński z jego biura prasowego, będzie też na bieżąco analizował przebieg napraw prowadzących przez Volkswagen Group Polska. Ta afera w naszym kraju dotyczy około 140 tysięcy pojazdów. Urząd wzywa ich właścicieli do kontaktu z nim i w tym celu utworzył specjalną stronę dieselmałpa.uokik.gov.pl. Prosimy szczególnie o przekazywanie informacji w takiej sytuacji, kiedy w wyniku kontaktu z przedsiębiorcą uzyskali informację, że przedsiębiorca nie planuje naprawy, złożona reklamacja nie została rozpatrzona lub przeprowadzenie naprawy spowodowało wyraźny spadek osiągów, wzrost kosztów eksploatacji. Każde zgłoszenie powinno zawierać dane identyfikacyjne, w tym korespondencję z Volkswagenem i podpisane z nim umowy. Trybunał Konstytucyjny lada chwila zajmie się kwotą wolną od podatku na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten domaga się zbadania, czy utrzymywanie tej kwoty przez lata na poziomie nieco ponad 3 tysięcy złotych rocznie nie narusza ustawy zasadniczej. Wojciech Kowalik. W ocenie Rzecznika 3089 zł rocznego przychodu, od którego nieco
trzeba płacić podatku, to kwota, która nie pozwala na zaspokojenie elementarnych potrzeb życiowych. RPO chciałby, żeby ustalając wysokość kwoty wolnej, brać pod uwagę tzw. próg ubóstwa, czyli dochód uprawniający do uzyskania pomocy społecznej. To nieco ponad 540 zł miesięcznie dla osoby samotnej oraz prawie 100 zł mniej dla osoby w rodzinie. Rzecznik zwraca uwagę, że kwota wolna od podatku została od 12 lat podniesiona tylko raz w 2006 roku i to minimalnie. Wojciech Kowalik, TOK FM. Premier Ewa Kopacz odpowiada ministrowi spraw zagranicznych Grzegorzowi Schetynie, który podsumował jej wczorajszą debatę z Ewą Szydło jako, z Beatą Szydło jako remis ze wskazaniem. Szef MSZ-u, choć docenił merytoryczny występ szefowej rządu, stwierdził, że liczyła się także oprawa, a tę miała jedynie reprezentantka PiSu. Tak powiedział Grzegorz Schetyna? No to może się zastanowię, może jego dzisiaj wyślę w takim razie, skoro jest taki silny. Więc wydaje mi się, że debata była po pierwsze spokojna i merytoryczna, przynajmniej z mojej strony. Ja starałam się być merytoryczna. Ja jestem zadowolona z tego, co prezentowałam, ponieważ uważam, że w czasie kampanii debaty powinny służyć również przekazaniu jak najwięcej informacji. Wieczorem czeka nas kolejna debata, tym razem z udziałem liderów 8 ogólnopolskich komitetów startujących w niedzielnych wyborach, ale raczej Ewa Kopacz nie wyśle na nią Schetyny, stawi się sama, podobnie jak Beata Szydło, choć politycy Platformy woleliby, by Prawo i Sprawiedliwość na to wieczorne starcie oddelegowało Jarosława Kaczyńskiego. Andrzej Halicki i Mariusz Witczak przekonują, że Szydło nie odpowiedziała wczoraj na żadne z pytań, dlatego dziś powinien zastąpić ją prezes partii. Może dzisiaj na debacie liderów rzeczywisty lider Prawa i Sprawiedliwości stawi się i w sposób męski na te pytania odpowie. No właśnie, dobrze by było, żeby wreszcie Jarosław Kaczyński na którejś z debat się pojawił. Ta debata rozpocznie się o 20:00, transmisja w TVP, TVN-ie oraz w Polsacie, a Ewa Kopacz pojawi się jutro w poranku radia TOK FM po 7:40. A jeśli chodzi o naszą akcję... Usłysz swojego posła. To trwa jej przedostatnia odsłona w Łodzi. Tam w pasażu Schillera stoi Sejm radia TOK FM z mównicą otwartą dla wszystkich, zaś debata kandydatów na posłów tradycyjnie rozpocznie się o 18:00. Zapraszamy na nią do Teatru Nowego. Partie od lat mają problem z wystawianiem kandydatów w Łodzi. Część liderów list to po prostu spadochroniarze z innych okręgów, a miejscowi politycy najczęściej otrzymują dalsze miejsca na listach, bo nie są powszechnie znani. Rok Kowalski. W nadchodzących wyborach liderem Zjednoczonej Lewicy będzie po raz kolejny Dariusz Joński, ale jak przekonuje dr Hubert Chorbaczewski z Uniwersytetu Łódzkiego, to właściwie jedyna lewicowa postać kojarzona z Łodzią. W Łodzi naprawdę już nie ma kogo ta lewica wystawiać. Dariusz Joński, który no, jest co prawda rozpoznawalny, jest dosyć aktywny, ale jednocześnie też kilka razy zdarzyło mu się, w cudzysłowie powiedzmy, błysnąć. Jeszcze krótszą ławkę rezerwowych ma Prawo i Sprawiedliwość. 4 lata temu jedynką był tu Witold Waszczykowski. Teraz to profesor Gliński. Próbuje się tutaj przyklejać różnego rodzaju przeszłość, bo zarówno pan Waszczykowski, jak i pan profesor Gliński są w stanie wykazać się pewnymi związkami z Łodzią, no ale to są związki takie troszeczkę przyszywane. Z Platformy najmocniejszą pozycją i poparciem cieszy się Cezary Grabarczyk. Z kolei jedyną twarzą PSL-u jest John Godson. Z Łodzi Roch Kowalski, TOK FM. Pogoda. Niemal w całej Polsce deszcz, niemal, bo nie powinno padać w rejonie Zatoki Gdańskiej. Do tego tylko nieliczne przejaśnienia, głównie na północnym wschodzie i śnieg w Tatrach. Na termometrach od 8 stopni w Katowicach, Kielcach i Lublinie, przez 10 w Trójmieście oraz w Warszawie do 11 w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie. 13:06, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa w Polityce Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. W piątkowej Rzeczpospolitej mogliśmy przeczytać taki artykuł na jedynce: ochotnicy do broni, nawet 300 tysięcy osób będzie liczyła Gwardia Krajowa. Do formacji będzie mógł wstąpić każdy. Oddziały ochotnicze wspierające wojska, takie hasła rzucały się z tej czołówki. Co to właściwie miałoby być ta Gwardia Krajowa? Po co się takie rzeczy robi? No dokładnie to, co tam zostało napisane. To znaczy,
czy oddziały ochotnicze wspierające wojsko. Z tym, że tutaj rywalizują obecnie dwie koncepcje. Jedna bardziej, powiedziałbym, realistyczna albo ostrożna, reprezentowana przez, zdaje się, odchodzącą ekipę Tomasza Siemoniaka i generała Bogusława Packa, bo to on jest głównym autorem tej koncepcji, opisanej teraz nazwą Gwardii Krajowej. Zresztą krytykowano nazwę, ale to może inny temat. A jaka była krytykowana? Nie, to nazw było mnóstwo, natomiast rozmaici komentatorzy twierdzą, że połączenie jakby Gwardii Ludowej i Armii Krajowej w jednej nazwie z tych historycznych takich jednostek ochotniczych czy też podziemnych, które w Polsce funkcjonowały, to nie jest najlepszy pomysł. Ale wracając do meritum, po co? No po to, żeby wojsko operacyjne, czyli to wojsko, które postanowiliśmy kilka lat temu, że będzie zawodowe, miało lepsze możliwości, szersze możliwości działania, bezpieczniejsze zaplecze, zabezpieczone tyły, potrzebuje tak zwanego rozwinięcia mobilizacyjnego. Po pierwsze, żeby doposażyć jednostki manewrowe, tak? Takie, które rzeczywiście miałyby walczyć. A po drugie, potrzebuje wsparcia ochotników, czy też rezerwistów przeszkolonych masowo do tego, żeby mieć właśnie zabezpieczony teren. I jak mówię, koncepcja bardziej realistyczna, opracowana przez obecne Ministerstwo Obrony, mówi o tym, że to miałaby być właśnie formacja złożona z ochotników pochodzących z rozmaitych organizacji proobronnych, które od paru miesięcy, czy też od około roku, generał Pacek wraz z grupą swoich współpracowników objeżdża po Polsce, próbuje je organizować, zawiązał federację takich organizacji. No i jest druga koncepcja, bardziej radykalna, reprezentowana w tej chwili głównie chyba przez profesora Romualda Szeremietiewa, który najprawdopodobniej będzie wiceministrem obrony w przyszłym rządzie, która mówi o tym, żeby po prostu był to rodzaj wojsk obrony terytorialnej, na równym statusie jak Armia Operacyjna Zawodowa. A jaka wtedy jest różnica?